Hej, zapraszam Was dzisiaj na kolejny vlogmas. Jak widzicie, dzisiaj mamy odcinek ze szczytu łobuza i łobuziary. Przygotowałam kilka stron, które dzisiaj będziemy robić. Powiedziałam, że w ankiecie było kilka głosów na tak. W filmie, w którym Wam go pokazywałam, czyli holu jesiennym 2. Więc zaczynamy. Dzisiaj zrobimy pierwszą stronę, czyli po prostu się podpiszę i zostawię autograf, bo nie mam zdjęcia takiego wymiaru, niestety. Więc mam tutaj przygotowane cienkopisy, długopisy i może fioletowym się podpiszę. Jeszcze należy do... do Alicjusza. I autograf niech będzie niebieski. Nie umiem rysować serduszek. No dobra, ładnie jest, nie? Kiedyś tu może przykleję swoje zdjęcie. Może by tak zdobyć kiedyś tą stronę. Na przykład zrobię różowy serduszek. Żeby dodać jakiegoś elementu. Idziemy dalej. Tą stroną będą najlepsi youtuberzy świata. I że jest tu przewidziane tylko 6 miejsc. Więc stwierdziłam, że ja mam więcej ulubionych youtuberów. Chociażby cała ekipa, więc będę wymieniać parami. Jakoś podobieram w pary i tak zapiszę. No oczywiście, musi być element ozdoby. O! Słuchajcie, na numerze 1 będzie oczywiście... Maciek. I... Wojtek. Tak. Na drugim miejscu będzie Piotrek i Tomek. Na trzecim Kuga i napiszę w skrócie Madzia. Nie chcę się pisać Magdalena Maria Monika. Przepraszam. Na czwartym będzie Tula. Na piątym Maksyneczka. I Smalowana. A na szóstym, jakby nie było, hej łobuzy. I dam ich w parze z DLM. O, i myślę, że taka lista będzie idealna. I tak wygląda skończona strona. Następną stroną jest strona jak nazywają się lub nazywałyby się moje zwierzęta. To powinno być jeszcze nazywały się po prostu. I tak, mam psa, kotka i tutaj mysz, ale ja to uznam, że to chomik. I tak, mój pies nazywa się Leo. Kot
Fiona. A mój chomik nazywał się, w zależności od mojego humoru, bo nie znałam jego płci, więc napiszę Mika. Miki. Bo raz myślałam, że to jest bardziej dziewczynka, raz bardziej chłopiec i miałam takie fazy na imię. Ale no mniej więcej to jedno i pokoloruję to sobie później, bo nie mam niestety takich kolorów, żeby pokolorować te zwierzątka, na którą bardzo czekałam, czyli najpiękniejsze zapachy według mnie oczywiście. I mam tu ich kilka przygotowanych. O. I tak, myślę, że zrobię taką plamkę zapachu i ją po prostu podpiszę. A więc zacznijmy od tych. One niestety są brudne, się pobrudziły. I dostałam je od siostry Zara Friday Forever. I bardzo ładnie pachną, chociaż bardziej lubię w okresie zimowym, bo są takie perfumowate bardziej i będą na przykład, może tak zrobię. Tak, mamy pierwsze. Następne, ups, to z Avonu mgiełka o zapachu jakim? Mango i granat, tak? Dobrze mówię? Tak. Ej, to mgiełka, którą uwielbiałam w lato. Ona będzie tak pięknie pachnieć. Następna jest to mgiełka też z Avonu o zapachu kokosa i wody i karamboli. O, kupiłam w Warszawie i pachnie przepięknie, tak rześko. A, uwielbiam ją. Parfumy są z Diora i jest to Miss Dior Sherry. Nie wiem, jak to się czyta po francusku, bo się nigdy francuskiego nie uczyłam. Ale też, gdzie tu psiknąć? O, pachną przepięknie. I w sumie takie właśnie bardziej perfumy wolę w zimę. Dzisiaj ostatnią już stroną jest moje dzieciństwo. To z pamięcią, więc mamy dosłownie 3 sekundy, żeby to nagrać, więc niestety tą stronę się uzupełnić sama, tylko wam teraz szybko pokazuję, jest już ładnie ozdobiona. Chciałam wam jeszcze pokazać kalendarz, ale niestety nie dam rady, bo bateria, znaczy pamięć. Się z wami żegnam, więc do zobaczenia, pa pa!